Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie to czas podsumowań i prezentacji działań podejmowanych przez poszczególne placówki, mających na celu promowanie zdrowego stylu życia. Te najbardziej zaangażowane w akcje otrzymują certyfikaty szkoły oraz przedszkola promującego zdrowie. Przyznajemy je tym szkołom, które o taki certyfikat ubiegają się i podejmują działania promujące zdrowie, szeroko rozumiane zdrowie, a więc i zdrowie psychiczne, i zdrowie fizyczne oraz bezpieczne zachowania. A więc szkoły z własnej inicjatywy kreują pewne działania, programy i wspólnie angażują całą społeczność szkolną. Certyfikat otrzymała między innymi Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu. Działania promujące zdrowie podejmuje już od 1994 roku, a jednym z najbardziej rozpoznawalnych są spotkania biegowe. W tą imprezę włączyli się zarówno rodzice, jak i przyjaciele szkoły. Nie chodziło nam o to, aby wygrał najlepszy, ale chodziło nam o to, żeby jak największa liczba osób przyszła na te zawody i dokończyła je. Kolejnym laureatem certyfikatu jest Szkoła Podstawowa w Kobułtach. To wieloletni organizator imprez sportowych, między innymi wojewódzkich biegów na orientację. Organizujemy otwarte turnieje tenisa stołowego, turnieje piłki siatkowej. Od 2 lat organizujemy również i zapraszamy całą społeczność gminy Biskupiec do wzięcia udziału w biegu żołnierzom wyklętym, czyli Szkoła Biega Wilczym Tropem 1 marca. Oprócz tego wszystkie wydarzenia, inicjatywy w szkole oparte są o aktywność. Obydwie szkoły zostały również wyróżnione najwyższym krajowym certyfikatem szkoły promującej zdrowie. Certyfikaty krajowe zostaną wręczone podczas uroczystej gali w Warszawie. Już od wielu lat nasze szkoły razem z uczniami, z rodzicami i z nauczycielami różnego rodzaju akcje przeprowadzają nie tylko sportowo, ale też zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia. Staram się zaszczepić właśnie już od małego naszych najmłodszych adeptów po to, żeby móc właśnie zdrowo żyć, zdrowo się rozwijać. Po wręczeniu certyfikatów uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładu profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Ostaszewskiego na temat strategii wspierania dzieci i młodzieży w ich pozytywnym rozwoju. Tegoroczna konferencja odbyła się w Biskupieckim Domu Kultury. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv